Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć, piątek 18.15, a więc czas, żeby rozpocząć kolejny odcinek programu Westerplatte Młodych, a wita się z wami Monika Szymborska. Na samym początku chciałabym skorzystać z okazji i podziękować wam za 21. pielgrzymkę młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Na spotkanie młodych Lednica 2000 każdego roku przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy młodych osób. Atmosfera, jaka tam panuje, zazwyczaj jest trudna do opisania, ze względu na to, że z każdej strony napływa radość i wielbienie Boga w różnoraki sposób. Jednak w tym roku spotkamy się na polach lednickich w innej formie niż zazwyczaj i to będzie spotkanie Lednica w domu. Jest to niezwykła okazja do tego, żebyśmy mogli jeszcze liczniej uczestniczyć w tym wydarzeniu, a pomogą nam w tym na pewno organizatorzy, których dzisiaj gościmy serdecznie, bo z Bogiem i Maryją wszystko jest możliwe. A naszych gości gościliśmy też również w styczniu, dlatego dzisiaj zrobimy aktualizację i nam powiedzą, jak będzie spotkanie wyglądało w tym roku. Całe życie, całe twój to temat dzisiejszego odcinka. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, na Facebooku czeka na was pytanie, kto jest dla ciebie przykładem zawierzenia i ufności? Piszcie koniecznie swoje odpowiedzi, ponieważ jestem ciekawa, jaki święty szczególnie gości w waszym sercu. Również możecie wysyłać swoje SMS-y, a numer znajduje się u dołu ekranu. A teraz czas na felieton. Felieton pod tytułem Tajemnica milczącego dzwonu. Dawno, dawno temu w pewnym królestwie zapanowało wielkie poruszenie, a gawiedź w napięciu oczekuje egzekucji pewnego młodzieńca. Kanclerz króla ogłosił, że wykonanie wyroku nastąpi w niedzielę w samo południe, a ku przestrodze znak do egzekucji da największy dzwon na wieży ratusza. Nadchodzi dzień, a młodzieniec staje pod katowskim toporem. Wszyscy spoglądają na wieżę ratusza, bo choć słońce jest już w zenicie, to nadal nie słychać dzwonu. Zniecierpliwiony król wysyła strażę, bo nie zdarzyło się jeszcze, by dzwonnik zamarudził. Tymczasem dzwonnik nie tylko nie spał, ale pociągał za sznury z całą mocą. Ale że sam był głuchy, nie mógł wiedzieć, że dzwon wydaje tylko głuche echa. Jaka jest tajemnica milczącego dzwonu? Dlaczego milczy, choć kołysze się z całych sił? Oto zniecierpliwiony tłum rozstępuje się, a strażnicy wracają do króla. Skazaniec podnosi głowę, a strażnicy kładą u stóp króla na wpół żywą kobietę, w której rozpoznają matkę skazańca. Ta, wierząc w niewinność syna, zakradła się nocą do dzwonnicy. Schowała w kielichu dzwonu i tak mocno przywarła do jego serca, że im mocniej kołysał się dzwon, tym bardziej gruchotał jej kości. Na wieść o poświęceniu matki lud błagał o litość, a król uwolnił skazańca. Co mówi nam historia milczącego dzwonu? Skazaniec jest symbolem ludzkiego grzechu, a pochopny wyrok króla mówi, jak łatwo osądzamy innych. Nie wiemy bowiem, jaką winę popełnił młodzieniec, bo nie da się wejrzeć w niczyją duszę. Dlatego rozpaczliwie obejmująca dzwon matka jest symbolem Maryi. Jej niewidzialna siła nakazuje milknąć nawet wyrokom śmierci. Jej opiekuńcze serce bije bowiem mocniej niż serce spiżowego dzwonu. Felieton, nie zlekając dłużej, poznajmy naszych dzisiejszych gości. Na samym początku łączymy się z Dominiką Chylewską, rzecznikiem prasowym Lednica 2000 oraz Anną Kauczor, koordynatorem programowym. Witam was bardzo serdecznie. Witamy. Dominika, powiedz na samym początku, jaka była wasza pierwsza reakcja, kiedy dowiedzieliście się, że Lednica 2000 odbędzie się w tym roku w innej, w całkowicie innej formie?
To było ciekawe doświadczenie, bo po 24 latach po raz pierwszy nie spotkamy się fizycznie na polach lednickich, tylko będziemy online. No i trzeba przyznać, że trochę zastanawialiśmy się, jak w ogóle do tego podejść, bo to może wydawać się proste, no dobrze, robimy teraz transmisję online, ale tak naprawdę nie było. I to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że myślę, że takie pierwsze 2-3 spotkania to było zastanawianie się, jak tak naprawdę ten program przełożyć, jak przełożyć tańce, śpiewy i to wszystko, żeby ta lednica mogła odbyć się w domu. Dzisiaj już mam takie duże poczucie spokoju i w ogóle radości, że będziemy się spotykać online, dlatego że ten program bardzo fajnie się ułożył. W większości udało nam się przenieść to, co sobie zaplanowaliśmy, więc to jest właśnie to nasze hasło, całe twój i to zawierzenie. Wszystko się układa i nie możemy się doczekać przyszłego tygodnia. Bo z Bogiem i Marią wszystko jest możliwe. Ania, powiedz mi, jak sobie radziliście jako ekipa i co było dla was największym wyzwaniem? No, nie ukrywam, na początku było bardzo trudno przenieść się w tą wirtualną rzeczywistość, ponieważ nasze spotkania na co dzień w Poznaniu przede wszystkim właśnie polegały na takich relacjach, na wzajemnym spotkaniu, na naszej kreatywności, która jakby najlepszym polem do jej rozkwitu było spotkania, więc bardzo trudno było nam na początku przyzwyczaić się do tego, że widzimy się jedynie przez ekran komputera, ale z czasem wypracowaliśmy już sobie taką naszą rutynę, więc codziennie, jakby parę razy w tygodniu udaje nam się dzwaniać na wideorozmowach i przede wszystkim no, telefon jest dla nas wybawieniem i myślę, że prawie każdy z nas codziennie po parę godzin wisimy sobie słuchawkę, dzielimy się swoimi nowymi pomysłami, jak to zrobić lepiej, żeby jak najlepiej oddać naszym uczestnikom ten klimat dużego spotkania. A w jaki sposób przygotować się do tego spotkania, żeby w pełni móc uczestniczyć podczas lednicy w domu? Dominika. Tak, żeby przygotować się do spotkania, ja lubię powtarzać słowa ojca Wojciecha Surówki, który do nas mówi, że trzeba się wyłączyć z internetu. I to brzmi zabawnie, no bo oczywiście oglądamy ją online, ale chodzi o to, żeby skupić się na spotkaniu i na tym, żeby je przeżyć. A żeby nie przeżywać tego spotkania tak, że biorę sobie kawę, siadam i z jednej strony przeglądam Facebooka, z drugiej strony uczestniczę w lednicy, z trzeciej strony robię coś jeszcze innego w domu, no bo to jest sobota, więc może akurat sprzątanie czy jakieś porządki. Spotkanie lednickie jest przeżyciem duchowym. Jest też nabożeństwem w wielu częściach, ponieważ będzie msza święta, będzie adoracja, wybór Chrystusa, przejście przez rybę, wszystkie te elementy, które co roku spotykamy na lednicy. Więc uważam, że najważniejszym elementem tego przygotowania to jest właśnie przygotowanie duchowe i też zapewnienie sobie takich warunków i przestrzeni, żeby w spotkaniu uczestniczyć. Celowo nie trwa ono, jak zazwyczaj na polach, 12 godzin, tylko jest to taki skondensowany program po to, żeby każdy uczestnik mógł wytrzymać na tym spotkaniu od początku do końca. Jest też przewidziana przerwa, ale o tym za chwilę powiemy w programie, więc najważniejsze jest to, żeby się skupić. Ania, a jak to w skrócie będzie wyglądało? Możesz opisać poszczególne w skrócie punkty? Oczywiście. O godzinie 15, dokładnie po chwileczkę przed, połączymy się z wami na naszą tradycyjną koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadzą siewcy lednicy. Zaraz po niej ojciec Roman Bielecki opowie kazanie w dosyć nietypowej formie, więc myślę, że warto je obejrzeć również, żeby w jakiś sposób poczuć atmosferę pól. Mogę zdradzić, że na pewno to kazanie ją odda i też opowie nam o tym, jak on rozumie cały twój i zawierzenie się Matce Bożej. Później nastąpi około 3 godzina przerwa w programie, ale nie zostawimy was samych. Planujemy na naszych social mediach zrobić studio live wprost z pól legnickich, abyście, jeśli wy oczywiście chcecie, mogli z nami spędzić cały ten dzień i o godzinie 19 już oficjalnie otworzymy to 24 spotkanie młodych w dosyć nietypowej formie, ale mam nadzieję, że również będzie pięknie i że zostaniemy ze sobą już prawie do godziny 23 i w symboliczny sposób również w tym roku przejdziemy wszyscy razem przez bramę Rydze. Dominika, a jakie trudności napotykaliście podczas organizacji? Bo domyślam się, że organizacja online wyglądała całkowicie inaczej niż w rzeczywistości. Tak, myślę, że tutaj właśnie najtrudniejsze było to przejście
z poziomu spotkania na poziom online, dlatego że kiedy my jesteśmy na polach, razem się modlimy, możemy się złapać za ręce i dotknąć, to dla nas jest to już po prostu szkoła, którą przez 20 lat przerabiamy i wiemy, jak to się robi. Natomiast tutaj musieliśmy się zastanowić, jak to zrobić, żeby uczestnicy w domach z nami zatańczyli. No i zrobiliśmy parę live'ów, Kazek nasz wodzirej zorganizował je, łączyliśmy się z różnymi grupami, żeby sprawdzić, jak to działa i okazuje się, że ludzie tańczą. Później zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby ludzie śpiewali. No więc siewcy nagrali piosenkę jedną, później piosenkę drugą tegoroczną i po prostu już uczymy ludzi tych słów, tych lednickich tekstów. Zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby ludziom coś dać, no bo przecież oni przyjeżdżają na pola lednickie i zawsze są już przyzwyczajeni do tego, że mamy lednickie symbole i je rozdajemy. No więc w tym roku rozdajemy również przez lednicki.pl. I tak krok po kroku każdy element spotkania staramy się przenosić i to się udaje. Więc były trudności oczywiście. Zastanawialiśmy się też, jak to będzie z łączem internetowym. No i nagle mówimy cały twój, Panie Boże, i okazuje się, że mamy na lednicy światłowód. Więc tak krok po kroku to hasło nas prowadzi i te trudności powolutku się rozwiązują. I na tych trudnościach się zatrzymamy, a teraz posłuchamy studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, jak odpowiadają na pytanie między innymi o tym, w jaki sposób zawierzają swoje życie Bogu. Słowa, które moim zdaniem najlepiej pokazują to, jak chcemy co chcemy zawierzyć Panu Bogu, to słowa oddaję Ci. Codziennie wyrażam to w modlitwie. Mówię, oddaję Ci, Panie Boże, całą moją rodzinę. Oddaję Ci, Panie Boże, całe moje życie. Oddaję Ci, Panie Boże, całą moją pracę. No i myślę, że to są te słowa, które najlepiej odzwierciedlają to, jak chcemy się zawierzyć Panu Bogu. Najczęściej jest to modlitwa pańska albo Jezu, ufam Tobie. Moim osobistym aktem zawierzenia jest wypowiedzenie słów podczas modlitwy Jezu, Ty się tym zajmij. Naprawdę wierzę w to, uważam, że mają one ogromną moc i właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby to było totalne zawierzenie Panu Bogu, oddanie wszystkich doczesnych spraw, sytuacji życiowych właśnie Jemu. Swoje życie zawieram Bogu najczęściej w tych najprostszych słowach, jakie przychodzą mi do głowy w czasie modlitwy. Są to zazwyczaj proste słowa, które przychodzą gdzieś z głębi serca. Myślę, że osoby, które są dla mnie tym szczególnym przykładem zawierzenia i ufności, to na pewno Ojciec Święty Jan Paweł II, ale także Ojciec Pio, to także osoba, która świeci tym przykładem zawierzenia się. Autorytetem inspiracji zawierzenia jest dla mnie niepodważalnie osoba świętego Jana Pawła II. Jego pokora, miłość do drugiego człowieka, miłość do Boga Maryi, to tustus oddanie wszystkich spraw doczesnych, losów całego świata, swojego życia jest dla mnie prawdziwym świadectwem wiary, zawierzenia, oddania. Zdecydowanie przykładem dla mnie osoby, która zawierzyła swoje życie, jest postać Jana Pawła II, który zawierzył cały swój pontyfikat oraz całe swoje życie Maryi, która bez wątpienia, jak możemy teraz zauważyć, opiekowała się nim przez cały ten czas, miała go pod swoim płaszczem. Myślę, że najtrudniej jest powiedzieć Panu Bogu cały Twój wtedy, kiedy na przykład mamy inny plan na swoje życie, mamy inny plan działania, a Pan Bóg ma inny niż nasz ten plan. I kiedy musimy się pogodzić z tym, że ten plan Pana Boga jest inny, znacząco różni się od tego naszego, no i wtedy musimy po prostu powiedzieć, Panie Boże, oddaję się Tobie w całości, Panie Boże, jestem cały Twój, no i czekać, bo wiadome jest to, że Pan Bóg zawsze chce dla nas dobrze i ten plan Pana Boga na pewno zawsze będzie o wiele lepszy. Podczas dołków życiowych, złych momentów, które są naturalne i ludzkie u człowieka i które przechodzimy bardzo często, wydaje mi się, że właśnie wtedy można sprawdzić też naszą wiarę, nasze całkowite oddanie się Panu Bogu, Maryi, powierzenie im wszystkich spraw, że jest to taki egzamin, że wtedy wypowiadanie tych słów i całkowite zawierzenie, oddanie ma ogromną i prawdziwą moc. Szczerze mówiąc, to nie mam problemów z tym pytaniem, dlatego że nawet jeżeli spotka mnie coś nieprzyjemnego, to wiem, jeżeli to jest z woli Bożej, to wiem, że to jest dla mnie dobre. Zdecydowanie takim momentem w życiu, kiedy jest mi ciężko zawierzyć Bogu swój czas, jest moment, kiedy coś w życiu nie idzie po mojej myśli, kiedy napotykam na jakieś problemy, jest mi ciężko wtedy ufać i wierzyć Bogu w to, że to wszystko się jakoś poukłada i wyjdzie na prostą. Aczkolwiek zazwyczaj jest tak, że to wszystko Bóg właśnie układa, ale w pierwszym momencie, gdy się napotyka jakąś przeszkodę, ciężko jest to zawierzyć Bogu, oddać Mu to i pozostawić, aby On się tym zajął. To
była sonda prosto od studentów z Torunia. Teraz nie zlekajmy i powróćmy do rozmowy z dziewczynami. Całe życie, całe twój. Taki jest temat naszego dzisiejszego odcinka. Ale jak tu się zawierzać, skoro napotyka nas tyle przeciwności losu? Dominika, jak u ciebie wygląda zawierzenie? To jest piękne, bo to jako organizatorzy zawsze, kiedy robimy lednicę i sobie dajemy jakieś hasło, to okazuje się, że my jesteśmy pierwszymi odbiorcami tego hasła i że w trakcie tych przygotowań ono po prostu cały czas nas prowadzi. I tak jest w tym roku, więc jak sobie myślę, kiedy muszę się zawierzać, to oczywiście w takich kluczowych momentach mojego życia, jak na przykład kiedy zmieniam pracę, a to się ostatnio wydarzyło, kiedy dzieje się coś ważnego, ale też warto o tym pamiętać w takich prostych momentach. Ja zajmując się mediami, ostatnio przez 3 dni próbowałam znaleźć lednickie rodziny, które w tym szalonym czasie zgodzą się wystąpić w telewizji i opowiedzieć o swoim lednickim życiu, no i okazuje się, że nikomu nie pasuje. I mówię, Panie Boże, ja zawierzam to Tobie, nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak je znaleźć. I teraz byłaby to piękna taka historia, gdybym powiedziała, że nagle wszystko się ułożyło i te rodziny się znalazły, ale tak nie jest. I w życiu też się czasami tak zdarza, że my oczekujemy trochę zawierzając się, że powiemy Panie Boże cały Twój i wtedy nagle nasz plan się ułoży. Prawdziwe zawierzenie polega na tym, że my ufamy Panu Bogu, że to Jego plan jest tym najlepszym planem i nawet w takich prostych, codziennych rzeczach trzeba o tym pamiętać, że być może nie będzie po naszej myśli, ale trzeba i tak powiedzieć Panu Bogu cały Twój. I to jest piękne. Ania, a Ty w jaki sposób się zawierzasz? Bardzo podobne jak Dominika, właśnie w tych codziennych czynnościach, kiedy już naprawdę nie mam pojęcia, jak sobie poradzić. Nie wiem, jak poradzić z trzecią godzinę pisania programu, z pisaniem licencjatu. Po prostu siadam i mówię, Panie Boże, pomóż mi w tym, bo ja już po prostu nie daję rady. I wtedy w jakiś sposób, jak mówiła Dominika, czasami nie idzie znowu prosto, czasami nadal jest ciężko, ale mam też takie poczucie w tym, że nie jestem w tym sama i że koniec końców wszystko skończy się dobrze, bo właśnie nie jestem sama i czuję tą obecność za sobą i po prostu wiem, że musi być dobrze. A dla ciebie jakie osoby są tak naprawdę przykładem zawierzenia i ufności, od których powinniśmy się uczyć? Ania. Wydaje mi się, że taką pierwszą osobą, która przychodzi mi na myśl, jest po prostu ojciec Jan. Patrząc na jego całe życie, na całą lednicę, to nie mogłoby się udać, gdyby nie pełne zawierzenie Panu Bogu. Robił tyle szalonych rzeczy i to się udawało. I za każdym razem, jak robimy lednicę, śmiejemy się, że tylko cud trzyma to wszystko razem, bo naprawdę czasami jest już bardzo ciężko. Czasami dzień przed lednicą nie mamy jeszcze czegoś dopiętego i tak naprawdę robimy wszystko, co możemy, ale gdzieś też właśnie czujemy, że to przez to pełne zawierzenie Panu Bogu dajemy radę to wszystko dopiąć. Ojciec Jan też zawsze w odniesieniu do Jana Pawła, kiedy już niestety on zmarł, lubił powtarzać, że modli się do niego takimi słowami, skoro mnie to wszystko wpakowałeś, to teraz mi w tym pomóż. Więc ja też lubię tak czasami powtarzać przy robieniu lednicy i po prostu zamykam oczy i mówię, ojcze, ja nie wstawiam tam się za nami na górze, skoro nas to wszystko wpakowałeś, to teraz już pomóż nam to dokończyć. Podczas spotkania będzie również obecne. Będzie tak naprawdę taki punkt programu, błogosławieństwo rodziców. Na czym to dokładnie będzie polegało i jak się zrodził pomysł na takie błogosławieństwo? Dominika. Przepiękny punkt programu, to jest mój ulubiony punkt programu, więc bardzo się cieszę, że mogę o nim opowiedzieć, dlatego że mnie on bardzo wzrusza. Idziemy śladami Maryi i patrzymy, jak ona przez całe życie zawierzała się Panu Bogu i zaczynamy tak naprawdę od samego początku, czyli od jej narodzin. Patrzymy na przykład jej rodziców, Joachima i Anny, i myślimy sobie, że oni jako rodzice pozwolili Maryi przyjść na świat, czyli już w tym momencie powiedzieli cały Twój. I teraz w związku z tym, idąc za tym przykładem, my będziemy naszych rodziców błogosławić i im dziękować trochę za dar życia. Za to, że nasi rodzice również kiedyś powiedzieli cały Twój i pozwolili nam się narodzić. I to jest o tyle ciekawe, że różnie się nasze relacje z rodzicami układają, a my na lednicy będziemy chcieli podkreślić, że zawsze, nieważne czy te relacje są akurat dobre, czy złe, czy trudne, czy proste, zawsze jesteśmy tym rodzicom wdzięczni za dar życia, ponieważ oni powiedzieli Panu Bogu cały Twój. A jeszcze może Ania nam dopowie, jak to wygląda z jej punktu widzenia. Dlaczego warto zawierzać, dlaczego warto dziękować rodzicom? Tak naprawdę każdego dnia. No, przede wszystkim dlatego, że w sumie tak jak Dominika mówiła,
relacje z rodzicami bywają różnie, ale to jakby różne, ale to przez nich i dzięki nim tak naprawdę jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Oni dali nam życie, oni po raz pierwszy powiedzieli w naszym imieniu Panu Bogu cały Twój i w ten sposób ofiarowali całych nas Panu Bogu. Ja osobiście dziękuję swoim rodzicom za to, co robią dla mnie każdego dnia i jakby ich cała pomoc w moim życiu jest po prostu jakby nieoceniona. W pewien sposób też dzięki nim robię to, co robię teraz, robię Legnicę, więc wydaje mi się, że każdy jakby przez to, co rodzice dla nas robią, ten jeden raz, to my możemy ich pobłogosławić, bo pewnie oni błogosławili nas nie raz w naszym życiu. Moja mama zawsze miała taki zwyczaj dawania krzyżyków na drogę, gdziekolwiek wychodziłam. Więc podczas tegorocznego spotkania możemy się im za to odwdzięczyć i to my możemy im właśnie przez błogosławieństwo podziękować za to wszystko, co dla nas zrobili. Naprawdę piękny punkt programu. A jeszcze powrócę do wolontariatu. Ile osób bierze udział w Lednicy w domu? Bo czy to jest tak, że w tym roku jest zdecydowanie mniej wolontariuszy niż na ubiegłorocznym spotkaniu? Tak, oczywiście, że tak. W tym roku na polach lednickich w ośrodku, gdzie będzie większa część spotkania się odbywała, będzie 51 osób na ten moment, dlatego że jeszcze do niedawna takie były różnego rodzaju rozporządzenia, zasady bezpieczeństwa i tak naprawdę mocno się tego trzymamy. 51 osób, w tym wolontariusze, ojcowie się w Lednicy, w tym też operatorzy kamer telewizji Trwam, którzy będą to dla nas realizować, za co bardzo dziękujemy i się cieszymy. Wolontariuszy jest dużo mniej, no bo co roku mówiliśmy, że przyjeżdżają do nas harcerze, a więc ZHR, ZHP, tłumy tak naprawdę, około 4000 wolontariuszy każdego roku, a teraz zamykamy się w takim małym gronie na polach lednickich, ale trzeba też wspomnieć o tych wszystkich ludziach, którzy zostają w domach i oni też będą wspierali organizację spotkania lednickiego, oni też będą nam pomagać. Małe grono harcerzy, które będzie zabezpieczało pole lednickie, no bo one jednak będą tego dnia nieczynne. A zatem kto nie angażuje się fizycznie, ten angażuje się duchowo i mam nadzieję, że już za rok spotykamy się wszyscy po prostu na polach lednickich. Też mam taką nadzieję. Tak naprawdę poszczególne sztaby, pamiętam, zawsze było bardzo dużo osób, a jak wy się przygotowujecie, bo widziałam też, że były organizowane rekolekcje 30-dniowe i powiedzcie, jakim się powodzeniem cieszyły i jak uczestnicy reagowali na to, że w tym roku wszystko odbędzie się online. Dominika. Ja jestem wzruszona tymi reakcjami, bo pamiętam ten moment, kiedy my ogłaszaliśmy i jakby różne wydarzenia, nagle okazywało się, że one się nie odbędą i tylko czytaliśmy w internecie, ten koncert przełożony, to się nie odbędzie, to się odbędzie później, to się odbędzie online. No i my musieliśmy też ogłosić, że Lednica odbędzie się w tym roku w domach i byłam wzruszona reakcją ludzi, którzy pisali, że rozumieją, że będą z nami, że włączą komputery i po prostu będą się z nami łączyć, że czekają już na kolejny rok, że nie mogą się doczekać, kiedy się spotkamy. I to jest fantastyczne, bo jest dużo takiego zrozumienia, dużo takiej radości, przez co można poczuć, że my tak naprawdę jesteśmy razem na tej Lednicy. Myślę, że ten ostatni czas też nam pokazał, że potrafimy się łączyć i rozmawiać ze sobą i przygotowywać do tego spotkania również duchowo. No i dlatego właśnie powstały rekolekcje, o których wspomniałaś, codziennie 10-minutowe poranne rekolekcje, które mają nas przygotować do spotkania duchowo. Dostajemy dużo bardzo dobrych recenzji, bo wydaje się, że też będąc w domach, mamy czas na to, żeby troszkę się na swoim życiu duchowym skupić i to jest właśnie propozycja dla osób, które chciałyby to zrobić. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Chętnie bym porozmawiała z Wami jeszcze dłużej, ale jednak do zobaczenia online i mam nadzieję, że niedługo w studiu przyjedziecie do nas już tak w rzeczywistości i szybko ta sytuacja się skończy. A teraz sprawdzę, jak nasza aktywność na Facebooku. Także wszystkiego dobrego, dziewczyny. Wszystkiego dobrego, dzięki. A na Facebooku widzę, że Estera Skowrońska bardzo trafnie nawiązała swoim komentarzem do odcinka, bo napisała: Jan Paweł II, wielki człowiek, oddał się cały Matce Bożej, wszystko zawierzył mamusi, totus tus, cały twój. Z kolei dla Rafała Browarskiego przykładem zawierzenia i ufności jest Matka Boża, ksiądz Dolindo, ojciec Pio. Przypomnę, że pytanie brzmi: kto jest dla ciebie przykładem zawierzenia i ufności? Nie zwlekajcie i piszcie do nas komentarze, a teraz macie na to idealny moment, bo przed nami siewcy Lednicy, oddaję siebie.
chociaż zniknął z oczu cel. Nie wiem z kim, nie wiem gdzie, nie wiem jak i dlaczego. Pomóż znaleźć sens. Oddaję siebie i każdy mój dzień. Wszystko co moje od dziś twoje jest. Oddaję siebie i każdy mój dzień. Wszystko co moje od dziś twoje jest. Miłość, wiarę, nadzieję, dzięki tobie mam wszystko, mocno trzymaj mnie. Oddaję siebie i każdy mój dzień, wszystko co moje od dziś twoje jest. Oddaję siebie i każdy mój dzień, wszystko co moje od dziś twoje jest. To byli Siewcy Lednicy w utworze Oddaję siebie. A teraz czas, żeby poznać kolejnych gości. Łączymy się z Sylwianą Hańczyc, kierownik scen, ale jest również z nami męski przedstawiciel Maksymilian Mietła, koordynator liturgii. Witam was bardzo serdecznie. Sylwia, Sylwiana, może na samym początku powiesz, jakie dostrzegasz różnice w tegorocznym, tak naprawdę w organizacji tegorocznego spotkania z punktu widzenia oprawy muzycznej. No przede wszystkim na Lednicy co roku towarzyszą nam chór 120-osobowy, a w tym roku będzie tylko nas 8, więc jest to na pewno duża różnica. A drugą rzeczą jest to, że na Lednicy towarzyszy nam kwartet smyczkowy, sekcja dęta. Tego wszystkiego nie będzie, bo nie możemy się na tak małej scenie zmieścić i też przez te wszystkie koronawirusowe zawirowania musieliśmy ten skład ograniczyć. Niemniej jednak będą się w Lednicy, będzie schola, może w trochę mniejszym składzie, ale postaramy się zagrać i zaśpiewać równie pięknie i równie po Bożemu jak zawsze. No to dobrze, że chociaż będą przedstawiciele, a mam nadzieję, że w pełnym składzie spotkamy się już za rok. Max, powiedz mi, jakie macie sposoby, żeby skracać ten dystans, który jest, nie ukrywajmy, pomiędzy światem rzeczywistym a tym wirtualnym? Wydaje mi się, że tak naprawdę liczymy na doświadczenie, które wszyscy już mamy po tym okresie kwarantanny i zamknięcia w domu. Tak naprawdę wychodzi na to, że transmisja mszy świętej, uczestnictwo we mszy świętej online stało się dla nas już czymś normalnym. Wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy.
Dlatego mamy nadzieję na to samo. To znaczy, tak jak powiedziały dziewczyny, mamy na to, że wszyscy ci, którzy będą chcieli spotkać się razem z nami, nie będą mieli otwartych kolejnych kart obok nas, tylko skupią się na tym, ażeby razem modlić się, doświadczać, oglądać misteria i po prostu być. W tym roku symbolem jest szkaplerz z wizerunkiem Matki Bożej Lednickiej. Sylwiana, mogłabyś powiedzieć, dlaczego taki symbol i jak można go nabyć w tym roku? Myślę, że to jest taki symbol na te czasy. Szkaplerz symbolizuje płaszcz Maryi, a my chyba potrzebujemy bardzo w tych trudnych czasach ukryć się pod tym płaszczem. Potrzebujemy tej ochrony i wsparcia Matki Bożej. Stąd też szkaplerz. Szkaplerz wyjątkowy, bo wizerunek Matki Bożej Lednickiej powstał rok temu i został ofiarowany młodzieży właśnie podczas zeszłorocznego spotkania. Więc ten wizerunek jeszcze nie jest super rozpropagowany. Chcemy to też zrobić tym szkaplerzem, ale przede wszystkim chcemy zachwycić młodych tą ideą, która temu szkaplerzowi przyświeca, bo wizerunek Matki Bożej Lednickiej to jest wizerunek Maryi, która wskazuje na Jezusa Eucharystycznego. I my troszkę będziemy do tego na spotkaniu nawiązywać. A jak nabyć ten szkaplerz? Przez stronę internetową naszego sklepu, czyli lednicki.pl, tam te szkaplerze na was czekają. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, czy teraz jak ktoś zamówi, to przez tydzień mi się wydaje, że zdąży dojść taki szkaplerz, prawda? Jaki jest czas oczekiwania? Nie wiem dokładnie, jeśli chodzi o ilość dni, ale nasz sklep lednicki obiecał, że te szkaplerze dotrą przed spotkaniem, jak się je zamówi dzisiaj i być może jeszcze jutro. Także można się spieszyć i na pewno dotrą. Dobrze, w takim razie zachęcamy wszystkich słuchaczy, jeżeli chcą nabyć taki szkaplerz, żeby wchodzili na stronę. A Max, w jaki sposób ty się przygotowujesz i tak naprawdę za co ty jesteś odpowiedzialny? Możesz o tym trochę więcej powiedzieć. No cóż, w normalnych warunkach zazwyczaj zajmuję się tym, ażeby wszystkie te rzeczy, które w trakcie spotkania dzieją się na drodze trzeciego tysiąclecia, czyli wszystkie procesje, inscenizacje, zadziały się we właściwym momencie. W tym roku, w trochę już zmienionych okolicznościach, będzie zupełnie inaczej, to oczywiste. Dlatego jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów. Oczywiście będę się starać o to, ażeby przygotowanie i przebieg całego spotkania odbył się jak najpomyślniej, ale wydaje mi się, że to też jest odpowiedzialność nas wszystkich. Natomiast jak ja się przygotowuję, kilka lat temu rozmawialiśmy z Sylwianą i z naszym poprzednim duszpasterzem, ojcem Mateuszem, właśnie o tym, jak przygotowujemy się do spotkań, ponieważ niektóre grupy działające przy naszej wspólnocie miały takie wprowadzenia do swoich spotkań, kiedy osoby gromadziły się, żeby razem popracować. Najpierw przychodzili ojcowie i mówili kilka słów formacyjnych. I kiedyś ja się zbuntowałem przeciwko takim porządkom i zapytałem się, dlaczego na naszych spotkaniach programowych nie ma takiej formacji, dlaczego my nie słyszymy żadnego słowa. Na co ojciec Mateusz odpowiedział, że nasze spotkania to są takie rekolekcje, że powinny o tym powstawać książki. Dlatego mam nadzieję, że już te spotkania nasze programowe, podczas których czytaliśmy Pismo Święte, dokumenty Jana Pawła II, że to wszystko już dało mi to przygotowanie, taką wiedzę, żeby móc uczestniczyć w spotkaniu. I tutaj na chwilę się zatrzymamy, bo trzeba przeczytać komentarze na Facebooku. Kamila Mojżesz odpowiada: papież Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński. Z kolei Olaf Schmelter również pisze, że święty Jan Paweł II i błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, oni wszystko postawili na Maryję. Dziękuję za wasze komentarze i zachęcam do dalszej aktywności. A teraz kolejny materiał z cyklu Wierzę w Boga. Fragment swojego świadectwa wygłosi Jakub Blycharz. Zapiszcie sobie marzenia, a potem poproście Boga o słowo,
żeby was zapewnił, że to marzenie spełni. Wtedy pomyślałem sobie tak, no dobrze, skoro ty jesteś takim Bogiem wszechmocnym i że tak na wiele cię stać, to ja się muszę przekonać. Myślę, o, ja to od roku 2000, odkąd już wtedy byłem na Oazie i pisałem piosenki, ja tym chciał napisać hymn na Światowe Dni Młodzieży, centralnie. I nagle ta Biblia mi się przełamała w rękach, nie? Tak otworzyła się po prostu. Ja na nią spojrzałem i to był rozdział 31. I nowa perykopa zaczynała się od wersetu 19, który się nazywał Hymn jako świadek. I zaczynało się, ten werset 19 brzmiał, zapiszcie sobie teraz ten oto hymn. Z tym przyszło też doświadczenie tego, że wiara jest niesamowitym darem, że Pan Bóg tego udziela, że jak wzywa, to też przysposabia, wyposaża. Cóż by było z tego, żebym nie wezwał do napisania hymnu, gdyby mi nie dał wiary, żebym to przyjął, nie dał odwagi, nie dał zapału, tak? Więc on sobie mnie po prostu przygotował, że Bóg chce, nie ma gotu, że Bóg chce tej muzyki, że Bóg chce tego, żebym ja mu pisał piosenki. One naprawdę napełniają mnie dumą, radością, wracam do nich ochoczo. I jakie było w ogóle założenie, że my mamy iść jak Brona, że mamy spulchniać ziemię, spulchniać glebę, żeby nikt nie powiedział, że jest glebą kamienistą, jakąś, nie wiem, za twardą, zbyt suchą. Że my właśnie przy użyciu muzyki mamy uzdatniać tę glebę i od razu siać. Jakub Blycharz. Wierzę w Boga. Jakub Blycharz w cyklu Wierzę w Boga. Całość świadectwa możecie zobaczyć już jutro o godzinie 15:30 w telewizji Trwam. A teraz powróćmy do naszych gości. Sylwiana, czego nie zabraknie na tegorocznym spotkaniu? Mam nadzieję, że Pana Jezusa. A tak na serio, to takie standardowe i stałe elementy spotkania jak koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencja, msza święta, adoracja i wybór Chrystusa, a także przejście przez bramę Rybę, to się wszystko pojawi. Oprócz tego będzie element spotkania, będzie wspomnienie o Janie Pawle, także chcemy, żeby to była letnica, którą znamy. Może trochę w innej wersji, ale taka prawdziwa i nasza, jak zawsze. Uwieńczeniem każdego spotkania było przejście przez Rybę. Dlatego jak dokładnie w tym roku będzie wyglądało? To było taki symbol tak naprawdę wejścia na nową drogę Chrystusa. Max. Tak. Jeżeli chodzi o przejście przez bramę Rybę, to jest to rzeczywiście symbol lednicy. Wszyscy kojarzymy tę scenę, kiedy tysiące młodych ludzi najpierw wchodzi na górę, na kopiec, a później schodzi i idzie w świat tak naprawdę drogą trzeciego tysiąclecia razem z Chrystusem. W tym roku, jak już to też zostało powiedziane, pola letnickie niestety będą zamknięte. Dlatego my wszyscy przejdziemy przez bramę trzeciego tysiąclecia i wybierzemy Chrystusa w sposób symboliczny. I do tego bardzo serdecznie zapraszamy. I na tym musimy zaproszeniu zakończyć. Widzimy się 6 czerwca online na polach lednickich. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już tak realnie. Przypomnę, że transmisja będzie również w telewizji Trwam tego spotkania, bo to będzie spotkanie 24 na tak naprawdę Lednica 2000. Po raz pierwszy Lednica w domu, więc zapraszam Was serdecznie. A teraz podsumuję program cytatem Ojca Świętego. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei, to nas wyróżnia. I tymi słowami Ojca Świętego Jana Pawła II kończymy dzisiejszy program i zapraszam w przyszły piątek o stałej porze. Do zobaczenia.